Wiecie, w mojej rodzinie, ja miałem dwóch braci starszych i oni zajebiście znają się na samochodach, mój ojciec zajebiście zna się na samochodach, ja się nie znam kompletnie, nie? Lubię jeździć samochodami, lubię samochody, ale czemu jeżdżą, nie mam kurwa pojęcia. To jest jak aparat w telefonie, nie? To co jest tam, jest tu i chuj mi to obchodzi, co się dzieje, nie? Nie wiem, kto to kurwa namalował tak dokładnie, nie? Ale miałem na studiach taki samochód studencki, Hyundai Accenta, srebrną strzałę, już taki brązowiejący od dołu, wiecie. Nie było nawet korby na szybę, trzeba było napierdalać drzwi po prostu. I się powoli, kurwa, osuwała, nie? Jak tupniesz, to masz sportowy tłumik, nie? Takie auto. Z jednym lusterkiem i to wstecznym, no nieważne. Jechałem kiedyś sobie tym autem, trasu szybkiego ruchu i nagle mi zgasł. Tak się dotoczyłem na pobocze. Dalej nic, kurwa. Spryskiwacze są? No nie wiem, czemu nie odpala. Więc zadzwoniłem po kumpla. Tylko nie pomyślałem, nie zadzwoniłem po kumpla, który zna się na samochodach, tylko tego, który mieszka najbliżej, nie? Ksywa Trzcina znał się jeszcze mniej niż ja po prostu. Miał Volkswagena Bory 1.9 dieselek w automacie. Mówi, Lotek, przyjadę, nie ma problemu, kurwa, pomogę. Przyjechał, zaparkował przed moim autem, no i stoimy we dwóch, patrzymy na mój samochód, nie? Nawet maska zamknięta, nie? Wyjebana. Nie odpalę, mówisz, A spryskiwacze sprawdzałeś? Mówię, spryskiwacze jak talar. No to nie wiem, czemu nie odpali. Może ja cię wezmę na hol. Ja mówię, na hol zajebiście. W jego bagażniku była linka. Mówię, kurwa, krótka ta linka. A nie, rozciąga się, dobra. Zaczepiliśmy i bez żadnych ustaleń. Jedziemy? Jedziemy. I wsiedliśmy do swoich aut. Ja nie wiedziałem, gdzie my jedziemy. Wątpię, żeby Trzcina wiedział, gdzie my jedziemy. Za chuj przygodę, jedziemy, kurwa. Ja stwierdziłem, skoro i tak mi nie odpala, to po chuj będę przekręcał stacyjkę. I to był błąd. Trzcina rusza, ja mówię, no, włączamy się do ruchu, nie? I skręcam w lewo i kierownica się zablokowała. Klakson nie działa. Spryskiwacze są. Więc zaczynam się drzeć. Trzcina! Trzcina! Trzcina rusza. Mówię, kurwa, za hamulec wcisnąłem ręcznik, zaciągnąłem się drzeć. Trzcina! Trzcina piłuje 5000 obrotów w dieslu, nie? Kurwa, jakie holowanie, jest ciężkie, ja pierdol! Ta linka tak się naprężyła. Mówię, kurde, pęknie, to mnie zajebie. Więc się schowałem. Trzcina holował auto na skręconych kołach, kurwa, bez kierowcy. I ze środka jest Trzcina! Trzcina! Trzcina jedzie 5 na godzinę, nie? Mówi, kurwa, jak mi się do ruchu włączyłem taką małą prędkość? A nie, Lotek już zmienił pas. Myślał, że go kurwa wpuszcza. Przebiliśmy się przez środkowy, przebijamy się na lewy. On mówi, kurwa, Lotkowi się kubica włączy, dobra, będziemy zapierdalać. Tyle od barierki się czaił, że coś jest kurwa nie tak. Wychodzi, no nie pomogę, nie wiem kurwa, nie pomogę. Musiałem klasycznie dzwonić po ojca, ostatnia deska ratunku i klasycznie jak z ojcem. Przyjechał, wsiadł do mojego auta, wszystko działa, o co ci kurwa chodzi? Mówi, naprawdę nie odpalał wcześniej, kurwa, rancho oglądałem, wsiadaj, idioto!